Dobrze. Trener Grzegorz Będziński gratuluje awansu do półfinałów. Wielki historyczny wyczyn w 15-leciu istnienia klubu. Jak się trener czuje z takim osiągnięciem? Bardzo dobrze, a trochę też smutny po tym ostatnim meczu. Mimo, że tak powiem, wiedzy, że już jesteśmy w tym półfinale, to chyba... Znaczy dzisiaj nie mieliśmy argumentów w ogóle siatkarskich, tak? Zespół z Kożuchowa lepiej zagrywał, lepiej przyjmował. Trochę słabo realizowaliśmy naszą taktykę, no ale to z racji tego, że zespół z Kożuchowa nam nie pozwolił, co nie zmienia faktu, że cieszymy się ogromnie z awansu do półfinałów. Tak jak pan powiedział, pierwszy raz w historii klubu. Cały ten sezon jest w ogóle jakiś kosmiczny, no ale też się nie wzięło to znikąd. Te dziewuchy ciężko od 2 lat pracują i to jest uwieńczenie tej ciężkiej pracy. Chwała im za to i wielkie ukłony. Ja jestem z nich mega dumny. To, co na treningu, to dały na boisku z całe serce. I ja jestem przeszczęśliwy, że mogę z nimi pracować. No i oby tak dalej. Tak? No to ja dobrze, że akurat trener tak mówi, bo czasami jak tam z góry obserwuje się wasze zmagania i widać tą złość w oczach trenera, gdy coś nie idzie po myśli drużyny, to czasami tak się zastanawiam, czy to już jest ten przerost nad treścią, czy to jeszcze nie, czy to jest tylko po prostu jakiś wypadek przy pracy. A nawiązuję do tego dlatego, że no dzisiaj po meczu tym pierwszym dzisiejszego dnia wiadomo było już, że awans macie zapewniony. Może to sprawiło, że nasza drużyna zagrała dużo poniżej oczekiwań. Za to nie można też nic ujmować rywalkom, bo one grały świetnie. Właściwie wszystko im wychodziło. Niemniej jednak tutaj widać było złość sportową, bo dziewczęta chciały wygrać. Czy ja wiem? Znaczy, nie, meczu na pewno żeśmy nie odpuścili. Wyszliśmy nastawieni bojowo. Trochę rzeczywiście po tych pierwszych piłkach opadły trochę ręce dziewczynom, że tak brzydko powiem. Ja po prostu tak prowadzę zespół, tak? Dziewczyny lubią być, w cudzysłowie mówi się, że być pod prądem cały czas. Jak ja jestem za spokojny przy linii, to one mówią, że coś jest nie tak, tak? I one są przyzwyczajone do tego stylu pracy, bo zawsze tak prowadziłem zespoły, teraz naprawdę jestem już bardzo spokojny. No i tyle. Mamy dużo do przerobienia, ale przede wszystkim realizacja tego, co mamy wytrenowane na treningach i jak to realizujemy, to ta gra naprawdę wygląda, no jest poukładana, a jak jest jakiś chaos na tym boisku, no to ciężko się później przeciwstawić przed takim zespołom, które grają, są poukładane i konsekwentnie realizują taktykę. Nie? Czyli się nie musimy martwić o zdrowie tutaj nikogo, bo na początku czasami można tak popatrzeć, jak trener się robi czerwony, że coś jest nie tak. Okej, w porządku, trochę tak odbiegamy od tematu, ale wszyscy jesteśmy tutaj zadowoleni z tego, co się wydarzyło. Ten półfinał to jest naprawdę wielki wyczyn, nawiązujemy do tego cały czas, no bo przed wami następne zawody. Mało kto przed tym dzisiejszym sezonem się tego spodziewał. Teraz trzeba dalej jechać, dalej walczyć, realizować te plany na przyszłość. To czego się spodziewać po zespole teraz? No tak, my nie spuszczamy głów. 2 dni przerwy, w środę trenujemy. Diametralnie może się okazać, że ten półfinał może być łatwiejszy czasami niż te ćwiartki, bo w tym rejonie naszym, śląskie, lubuskie, my... To często, gęsto są zespoły właśnie tak jak Kożuchów, czy nawet my, tak, gdzie wczoraj pokazaliśmy naprawdę dobrą siatkówkę. I czasami na tym półfinale można trafić zespoły z regionu Polski, w których siatkówka nie stoi na tak wysokim poziomie jak w tych 3 województwach. I może się okazać, że za chwilę będziemy się cieszyć z udziału w finale, bo to jest tylko sport, tak, i dzieciaki. 1-2 mecze wyjdą i z roli, że tak powiem, kopciuszka, stajemy się faworytami i jedziemy dalej. Wszystko jest w naszych rękach, w naszych głowach. Mogę obiecać, że będziemy dalej ciężko pracować, trenować, żeby nas tylko kontuzje omijały i reszta jest sprawą otwartą. To ja dziękuję za tą dawkę emocji tych ostatnich 3 dni, bo to rzeczywiście były pozytywne emocje. I gratuluję raz jeszcze awansu, życzę powodzenia w tych kolejnych zawodach, trener Grzegorz Będziński. No i tak jak mówiłem na początku, historyczny awans do półfinału stał się faktem.
Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo.